Zostań żołnierzem News. Witamy w podcaście Biura do Spraw Programu Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej. Przed mikrofonami Marcin Superczyński. W tym odcinku rozmawiamy o Legii Akademickiej i poszczególnych modułach szkoleniowych. Okazuje się, że tym projektem bardzo interesują się muzycy, którzy po uzyskaniu stopnia podoficerskiego mogą się ubiegać o służbę w orkiestrach wojskowych. Tak jak nasz rozmówca kapral rezerwy Fabian Rynkowicz. Z wykształcenia muzyk, kontynuujący studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, człowiek wielu pasji. Skąd zatem pomysł na Legię Akademicką? Śledziłem strony WKU, Komendy Uzupełnień Praga Północ, i właśnie zobaczyłem pewnego dnia, że jest taka możliwość przeszkolenia studentów, więc od razu chciałem z tego skorzystać. Zresztą zawsze chciałem jakoś pójść do wojska, tylko niestety studia kolidowały, żeby pójść na przykład na kurs NSR, a to jak najbardziej po prostu wakacje, świetna możliwość przeszkolenia wojskowego. Jak pan wspomina to szkolenie, zarówno podstawowe, jak i podoficerskie, na co najbardziej zwrócił pan uwagę, może co pana najbardziej zainteresowało, zaciekawiło, a może zaskoczyło? Byłem do tego w ogóle przygotowany. Mam kolegów po różnych służbach, po NSR, po kolegów i koleżanki, po właśnie obronie terytorialnej oraz innych przeszkoleniach, więc byłem do tego przygotowany zarówno psychicznie, jak i fizycznie, bo te dwa aspekty są ważne w takim szkoleniu wojskowym. Obydwa moduły wspominam tak samo pozytywnie, dobrze. Na każdym można było się czegoś nauczyć. No, szczególnie myślę, że ten moduł naszeregowego, tak zwana unitarka, jest trochę większym wyzwaniem, bo to, prawda, głównie tężyzna fizyczna się liczy. Najcięższą rzeczą było czołganie się w pełnym oporządzeniu, w OP1, czyli w ubraniu przeciwchemicznym, w całym oporządzeniu, które, prawda, trochę waży, z bronią, z magazynkami, w upale 33 stopni, więc wtedy człowiek dopiero czuje, co to jest. Trochę pan zweryfikował pewne rzeczy, rozumiem, tak? Później, jak widziałem ludzi przy tym upale, na przykład na plaży, mają krótkie spodenki, koszulkę, mówią, że im gorąco, to wtedy jest to śmieszne. Czym te oba moduły zasadniczo się różniły? Pierwszy moduł to jest po prostu nabywanie wiedzy, drugi moduł utrwalanie tej wiedzy. No i tak jak już wspomniałem wcześniej, pierwszy moduł to jest głównie tak zwana unitarka, więc więcej zajęć jest na poligonie, na placu apelowym, czyli zajęcia z musztry, marsze tak zwane ubezpieczone, czyli idzie się kilkanaście kilometrów przez las, więc więcej jest takich zajęć terenowych. Moduł podoficerski, dużo zajęć już jest wtedy takich typowo studenckich, to są po prostu wykłady z taktyki, z metodyki oraz innych przedmiotów potrzebnych dla przyszłego podoficera, czyli dowódcy drużyny i instruktora, żeby szkolić innych żołnierzy lub dowodzić. Można powiedzieć, że w życiu codziennym łączy pan kilka światów, bo jest ten świat wojskowy niewątpliwie, ale także bardzo istotny jest ten świat twórczy. Jest pan muzykiem. Wbrew pozorom wielu muzyków idzie na to przeszkolenie do Legii Akademickiej w zeszłych latach i teraz tutaj też znajomi nawet się do mnie zgłaszają z pytaniami, ponieważ po uzyskaniu stopnia kaprala można grać w orkiestrze wojskowej. Więc jest zapotrzebowanie na muzyków w orkiestrach wojskowych i właśnie wielu muzyków się zgłasza na takie przeszkolenie. Jestem muzykiem, ukończyłem dyrygenturę symfoniczno-operową oraz kompozycję. Współpracowałem z orkiestrami, zespołami, komponuję, aranżuję. Oczywiście w obecnej sytuacji od roku mamy pandemię, to z tym jest trochę gorzej. Obecnie uczę w szkole muzycznej, fortepianu, instrumentów takich teoretycznych, też związanych z kompozycją. No i nie ukrywam, że może uda mi się po skończeniu modułu oficerskiego zostać dyrygentem orkiestr wojskowych. Bo właśnie takie wymogi są, że trzeba być oficerem, żeby, że tak powiem, dowodzić tą orkiestrą. Dyrygentura to niewątpliwie dowodzenie i przywództwo. Dokładnie, to jest identycznie. Dyrygent dowodzi, muzycy słuchają i wykonują polecenia dyrygenta, a wojsku mamy, prawda, rozkazy. Niepodważalne. Czasami może się ten świat zazębić i pomylić, jakby pan w trakcie, no nie wiem, prowadzenia jakiegoś koncertu wydał komendę, że się zwijamy, albo marszem ubezpieczonym, to by było bardzo ciekawe. Zdarza się też, moi znajomi na przykład po służbie wojskowej po prostu wychodzi się, idzie się na przykład w świat cywilny i się odpowiada, tak jest, i staje się na baczność po prostu. Więc te światy się zazębiają czasami. No dobrze, żeby się nie skończyło tym, że ktoś będzie chciał w trakcie grania przeładować fagot, albo odpalić z suzafonu na przykład. Lepiej nie.
Wspomniał pan o module oficerskim właśnie, jakby uprzedzając też moje pytanie. I jak pan odebrał właśnie te informacje o tym, że ten moduł właśnie rusza? Tak samo jak wcześniej dowiedziałem się o poprzednich modułach, to w tym wypadku też od razu wysłałem zgłoszenie. Nawet mając aspekt zostania dyrygentem orkiestr wojskowych, to chcę też się dalej sprawdzić, bo takie właśnie ta legia akademicka moduł szeregowego czy podoficera to też jest po prostu sprawdzenie swoich możliwości. Nauczenie się rzeczy, których nie mamy na co dzień w życiu cywilnym. Wiele osób nawet nie jest świadoma tego, że może kilkanaście kilometrów w pełnym oporządzeniu przemaszerować czy przebiec. W tym momencie właśnie weryfikujemy swoje maksimum możliwości, więc wojsko daje taką możliwość sprawdzenia się dla osób, które lubią wyzwania i oczekują czegoś nowego. Więc ja w każdym razie bez wahania zgłosiłem się na rekrutację do modułu oficerskiego i właśnie mam nadzieję, że to w przyszłości umożliwi mi zostanie dyrygentem orkiestr wojskowych, a jeżeli nawet nie, to na przykład mogę być oficerem w rezerwie lub zgłosić się do Wojsk Obrony Terytorialnej. Czym dla pana jest mundur żołnierza polskiego? Jak pierwszy raz założyłem, to człowiek się po prostu czuje wyróżniony. Czuje się, że to jest po prostu taki honor, jeżeli ma się, prawda, beret z orzełkiem, flagi. A jak później jeszcze się ma dystynkcję kaprala, pierwszy stopień, prawda, to jest podoficerski, to człowiek naprawdę, taki żołnierz czuje się bardzo wyróżniony. Coś bardzo honorowego takiego. A jak rodzina odbiera to, że no pan jakby kontynuuje te swoje pasje wojskowe? Rodzina odbiera to pozytywnie. Mój ojciec odbył zasadniczą służbę wojskową w Wojskach Łączności. Doszedł do stopnia kaprala. Z kolei na przykład też mam pewne tradycje wojskowe. Mój dziadek służył w czasie II wojny światowej, w czasie kampanii wrześniowej. Też miał stopień kaprala. Rodzice byli bardzo pozytywnie do tego nastawieni, byli oczywiście na mojej przysiędze. Żona myślę, że też jest zadowolona. Kiedyś też myślała o tym, żeby zostać policjantką, więc coś z mundurem, więc myślę, że mnie też wspiera. Jak by pan mógł zachęcić kolegów, koleżanki, studentów, osoby, które chciałyby być może podjąć to wyzwanie Legii Akademickiej, a pewnie mają jeszcze jakieś wahania? Cały ten czas bycia w trakcie programu Legii Akademickiej, w trakcie modułu szeregowego czy pod oficera. To jest jedno wielkie przeżycie, to jest cała niekończąca się przygoda. Legia Akademicka daje nam możliwość właśnie nauczyć się w stopniu podstawowym strzelać z broni długiej, rzucać granatem, podstawowe szkolenie medyczne, przeszkolenie saperskie, przeciwchemiczne, survivalowe, więc naprawdę w krótkim czasie można mieć duże umiejętności. Zachęcam te osoby, szczególnie które się interesują survivalem, militariami, bronią, bo to w jednym miejscu, w krótkim czasie mamy dostęp do tych wszystkich rzeczy. Mówił kapral rezerwy Fabian Rynkowicz. Ja się nazywam Marcin Superczyński. Do usłyszenia. Zostań żołnierzem. News.